Cześć, mamy ostatni miesiąc bieżącego roku. Na szczęście już się kończy i pomyślałam sobie, że zrobię jednak kilka odcinków Vlogmasu, czy raczej w moim przypadku Dolmasu. I dzisiaj będzie film nie związany z lalkami za bardzo, ale ponieważ Dolmas to jest ze mną ziemniak przebrana odświętnie w nowy dresik i z tyłu też mam lalki, także będziemy mieli dzisiaj towarzystwo, ale dzisiaj nie będzie kompletnie o lalkach. Okej. Dzisiaj będziemy czarować z moimi włosami, bo jak widać są one ciemne i są one takie trochę fioletowe. A przynajmniej mam nadzieję, że to widać. Co aktualnie mam na głowie? Mianowicie po kilku hennowaniach razem z Amlą moje włosy przyciemniły się dosyć mocno, do takiego mocno ciemnego jak na mnie brązu. I ja zdecydowałam, żeby, ponieważ nie lubię brązowych włosów, żeby ten kolor trochę ożywić i zrobić tak, żeby było bardziej ciekawie, nałożyłam sobie zwyczajnie gentianę zmieszaną z odżywką i to mi dało naprawdę super mocny fioletowy efekt, także to już jest trochę zmyte. Jednak chciałabym wrócić do rudych odcieni, do henny, bo dawno włosów nie hennowałam, mam trochę odrostu, chociaż on teraz nie jest jakoś super widoczny przez te fiolety, no ale postanowiłam, że chcę wrócić do rudości troszeczkę i tęskniłam się za tym, jak super mi henna kondycjonuje włosy, dlatego ostatnio zamówiłam sobie ziółka i zamówiłam sobie tym razem coś takiego. I nie jest to czysta henna, tutaj jest 14 ziół różnych. Na pierwszym miejscu jest henna, także to będzie kolorować, ale ogólnie jest tutaj masa innych jeszcze ekstraktów, ziółek i tak dalej. Jest to 100% naturalne, nie ma tu jakiegoś, nie wiem, barwnika czy coś, ale są na przykład orzechy piorące, także mogłabym tego używać jako peelingu albo po prostu mycia. Ja zdecydowałam, że przygotuję to jak normalną hennę do koloryzowania włosów i tutaj już mam przygotowaną taką papkę, błotko. Rozrobiłam to z dodatkiem Amli. Odrobinę Amli tutaj dodałam, ale nie takiej w proszku, tylko tej takiej w płynie i rozrobiłam to na herbacie. Herbata czerwona, tak mi się wydaje. Po prostu mi wpadła w ręce. Stwierdziłam, że a co mi tam, popróbujemy, zobaczymy. Głównie zależy mi na odżywieniu włosów, nie zależy mi jakoś super na tym, jaki wyjdzie kolor, ale jednak spodziewam się, że coś około rudego z tego będzie. Na opakowaniu jest napisane, że jeżeli odstawię to właśnie na kilka godzin, tak jak normalnie się odstawia hennę, to puści kolor, bo jest tutaj henna. Pokażę, jak to wygląda tak poza tym. To jest 100 gram i ja za to zapłaciłam raptem 10 zł, czyli bardzo, bardzo niewiele, więc byłam świadoma, że to nie będzie po prostu czysta henna. Zostało mi tyle, czyli zużyłam połowę około. Ja mam może i krótkie włosy, ale są one dosyć gęste, więc zazwyczaj tego wszystkiego po prostu dużo schodzi. I wolę po prostu rozrobić więcej i to zamrozić niż mniej i potem dorabiać i ten efekt jest różny. Także mam na sobie już mega syfiastą po olejowaniu ostatnim koszulkę, której nie będzie mi po prostu żal zafajdać ziółkami. Nie mam rękawiczek, więc będę miała znowu pomarańczowe paznokcie. Mimo tego, że są teraz pomalowane, to tutaj i tak pomarańcz przybija. Trudno, nie kupiłam rękawiczek, a
Nie mam tutaj żadnych takich na zbyciu, także... I tak, będę nakładać ziółka na włosy suche, bo tak będzie mi łatwiej po prostu. Włosy są umyte, nie był użyty żaden specyfik typu silikon czy też odżywka. Umyłam włosy tak zwanym rypaczem, czyli mocnym szamponem z SLS-em, bez jakichś tam właśnie silikonów, bez odżywek, tylko taki po prostu szampon pokrzywowy to był akurat. Nie wiem, czy to będzie widać, ale ja ostatnio podcięłam końcówki. Nie byłam z tym u fryzjera, bo martwię się, że po prostu fryzjer mnie namówi zawsze na jakąś dziką fryzurę, a mnie bardzo łatwo namówić na takie rzeczy, więc zdecydowałam się sama sobie podciąć końcówki, mam nożyczki, więc no, nie jest to idealne. Zmieniłam znowu przedziałek na bok. Ten bok jest krótszy z różnych względów, o tym kiedyś też nagram film. Ten jest dłuższy, ale włosy się dużo lepiej układają, zachowują i są dużo, dużo milsze w dotyku, bo nie mają tych takich mega cienkich, takich poszarpanych końcóweczek, więc jest plus. I mogą się one teraz wydawać mega takie przesuszone, bo przed tym teraz myciem dzisiejszym użyłam sobie mieszanki z dodatkiem sody oczyszczonej, żeby ściągnąć trochę kolor. Także dlatego to jest być może teraz taki mniej fioletowy fiolet. Nadal jest to jednak ciemny kolor. I dlatego te włosy są takie troszkę bardziej no, podatne na układanie się i wysuszone przy okazji, więc dotyku nie są fajne, ale za to fajnie wyglądają. A dodatkowo dosoliłam im jeszcze tym, że wczoraj wychodziłam z domu i moja fryzura była generalnie jednym wielkim zlepkiem lakieru do paznokci, do włosów. Użyłam dwóch różnych lakierów, Got to Be, i miałam po prostu szopę sklejoną, więc dlatego dzisiaj musiałam dodatkowo umyć włosy. No, także przejdziemy teraz do nakładania tej papki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, jakie będą efekty. I co najważniejsze, jak bardzo henna poradzi sobie z tak zwanym wywaleniem koloru, czyli czego się ja mogę spodziewać, że ten kolor, który ja mam tutaj, jakiś czarny się teraz wydaje, tak jak patrzę w podgląd, te fioleciki też widzę, że przebija to gdzieś tam rudym przy odroście, ale te takie kolory mogą zostać po prostu wywalone i mogę mieć po prostu rudawy kolor. Lub może być tak, że to wywali mi fiolet, ale będzie jakiś taki sinokoperkowy róż, bo już tak raz miałam. Użyłam wtedy henny z dodatkiem talku i to było po prostu zbyt słabe, żeby jakoś tutaj zadziałać. No, dlatego przechodzimy do aplikacji.
ok. Łeb zawinięty folią malarską, bo nie mam tej takiej właściwej. Ręce brudne, tak jak myślałam. Wszystkiego wyszło na styk. Myślę, że gdybym miała mokre włosy do aplikacji, to by to jakby lepiej się nakładało. Ale wydawało mi się, że zrobiłam tę mieszankę tak bardzo rzadko i że po prostu będzie mi to strasznie spływać i wtedy już w ogóle będą plamy i nie nałożę tego jak powinnam. Poza tym henna jest tyle spoko, że nawet jak teraz będę miała jakieś tam plamy niedociągnięte kolorem, to w tym momencie po prostu mogę rozrobić sobie następną porcję i położyć od nowa, bo henna włosów nie niszczy. Jestem ciekawa, jak się ten konkretny produkt sprawdzi, ze względu na to, że tu jest bardzo, bardzo dużo innych dobroci w składzie. Jeżeli kolorystycznie mi nie podpasuje, to po prostu będę używać tego do robienia peelingu skóry głowy, do jakiegoś takiego mocniejszego umycia. Póki co założę jeszcze na to czapkę i umyję ręce oczywiście i spędzę z tym najbliższe minimum 2 godziny, bo jest dosyć późno. 2-3 godzinki jak nic z tym spędzę i później spłuczę to raczej taką letnią, bardziej chłodną wodą. Bez użycia później żadnego szamponu, żadnej odżywki, co będzie trudne, bo po ziołach zawsze jest przesusz. Ale chcę, żeby ten kolor się rozwijał przez najbliższe jeszcze chyba z 2 dni i dopiero wtedy umyję włosy szamponem. Zależy mi na tym, żeby henna puściła jak najwięcej barwnika, jeżeli tylko jest to możliwe. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Ogólnie nie spodziewam się jakiegoś mega intensywnego rudego koloru, bo tak jak mówię, jest tutaj naprawdę sporo, zresztą mogę Wam pokazać. Jest tu naprawdę sporo różnych rzeczy w składzie, ale są to raczej takie dobroci. Jest to naturalne, także myślę, że kolor będzie, a przy okazji będę miała odświeżoną skórę głowy i przy okazji myślę, że na długości włosy zyskają po prostu na jakości. Taki jest mój największy cel, bo wzięłam się po raz setny za zapuszczanie i być może tym razem mi się uda, ale...